płynne będzie. Także otrzymacie Państwo, myślę, że w przeciągu 2 dni link do nagrania i prezentacji. Więc aktualnie nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa przywitać, podziękować za tak liczny udział w naszym webinarze i oddać głos pierwszej prowadzącej, Agacie Dopulowicz. Dzień dobry, już się przełączamy z prezentacją i mam nadzieję, że za chwileczkę zobaczą Państwo zarówno nas, jak i slajdy. Pyszek pomaga. Tylko się udało, tak? Dziękuję bardzo. Zapytanie, czy widzą Państwo slajdy prezentacyjne, jeśli chodzi o moją część? Czy mogę prosić o potwierdzenie kogoś na czacie, że wszystko jest w porządku? Tak, tak wszystko jest w porządku. Przepraszam, Agatko, ja tylko jeszcze dodam, bo tego nie powiedziałam. Przepraszam sobie taką jak gdyby zasadę tego okay. webinaru, że wszelkie ewentualne pytania, które będą się rodziły, zaadresujemy sobie w końcowej części, tak? Bo liczymy na to, że prezentacje, które Agata i Łukasz Państwu przedstawią, no część tych pytań jednak zaadresują. Także pozwolicie, że jeżeli coś będzie Was nurtowało, wrzucajcie to na czata, a potem będziemy wracać do tego. Tak. Także dziękuję bardzo. Dobrze. To dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz. Agata Dopulno. Dziękuję pięknie za zorganizowanie dzisiejszego spotkania i logistykę TEDxNext. A Państwu oczywiście dziękuję za tak liczne przybycie i rozumiem oczywiście kwestie jak najbardziej tutaj zaadresowania wszelkich frapiących Państwa kwestii. Ja oczywiście mam nadzieję, że na część pytań uda mi się dzisiaj Państwu odpowiedzieć, ale oczywiście mam tego, zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze część tematów i obszarów nadal, że tak powiem, czeka swojej finalizacji zaadresowania, ale o tym też będę mówiła. Jeśli chodzi o zmiany, bo to słowo chyba najczęściej się powtarza w kontekście tego, co obecnie dzieje się, działo w firmie VMware by Broadcom, to jest właśnie nowa odsłona naszej organizacji VMware by Broadcom. Jak zapewne Państwo wiecie, w listopadzie zakończyła się akwizycja firmy VMware. I tak jak wspomniałam, te zmiany wpisały się w nasze funkcjonowanie i codzienną rzeczywistość. Oczywiście z tego, co mogłam się zorientować na rynku i od Państwa również w kontekście pojawiających się pytań, dość sporo było informacji, zarówno tych prawdziwych, bądź mniej prawdziwych, więc też mam nadzieję, że na dzisiejszym spotkaniu uda mi się rozwiać wszelkie wątpliwości i zaadresować te kwestie, które wyglądają w rzeczywistości inaczej. Szanowni Państwo, jak najbardziej zespół VMware by Broadcom w Polsce istnieje i funkcjonuje i ma się całkiem dobrze. To są te same osoby, z którymi mieli Państwo przyjemność współpracować wcześniej. I pozwólcie Państwo, że dzisiaj wyłącznie przedstawię zespół sprzedażowy, ale jednocześnie chciałabym nadmienić, że w zespole VMware by Broadcom Polska jest również zespół pre-salesów, organizacji professional, organization services, jak i również osoby odpowiadające za marketing, czy też tutaj route to market OEM. Jeśli chodzi o osoby zajmujące i odpowiadające za klientów komercyjnych oraz organizację partnerską, tutaj jak Państwo widzicie, to są doskonale znane Wam osoby Bartek Jastrzębski, Kasper Weremczuk, Marcin Fabirowski, Bartosz Rzeczewski, Robert Wachowski, moja skromna osoba oraz Łukasz Fortuna, który dzisiaj będzie prowadził drugą część naszego spotkania. Jest to osoba, która jak najbardziej wspiera nas swoją wiedzą, doświadczeniem w rozmowach zarówno z Państwem, naszymi partnerami, jak i klientami. Jeśli chodzi o wsparcie Państwa, partnerów, dystrybucji, tutaj jak najbardziej, mimo mojej nowej roli, czyli tak jak wspomniała Beata, odpowiadam obecnie za sprzedaż do klientów komercyjnych, jak najbardziej również służę Państwu pomocą we wszelkich kwestiach związanych z zapytaniami partnerskimi i tak jak już wcześniej wspomniałam, kwestia dystrybucji również jest w moim zakresie odpowiedzialności. Jeśli chodzi o sprzedaż do klientów korporacyjnych, mamy tutaj przedstawicieli Sławka Słowickiego, Marcina Jańczyka, Marka Halamundy. To są osoby, które sprzedażowo są odpowiedzialne za klientów korporacyjnych. I tutaj już spieszę dodać, że lista
klientów korporacyjnych jest już w pełnej dyspozycji u naszych dystrybutorów, więc jeżeli życzyliby sobie Państwo otrzymać informację, kto jakim klientem się opiekuje w naszym zespole, serdecznie proszę o kontakt bezpośrednio z dystrybutorem, bądź oczywiście ze mną. Ja chętnie taką listą się podzielę i tak jak wspomniałam, na tej liście, która dotyczy klientów korporacyjnych, znajdziecie Państwo zarówno planning grupy z przyporządkowaną osobą, jak i również indywidualnych klientów znajdujących się w danej planning grupie. Natomiast wszyscy klienci, którzy nie znajdą się na liście klientów korporacyjnych, należy przyjąć, że są klientami komercyjnymi i tak jak wcześniej pokazywałam, to są osoby, które zajmują się pozycjonowaniem nowego offeringu do klientów komercyjnych. Jak Państwo widzicie, dość silny zespół, więc myślę sobie, że tutaj spokojnie możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Jak też zapewne Państwo wcześniej słyszeli od naszych liderów, sprzedaż do klientów komercyjnych jak najbardziej chcemy adresować wspólnie z naszymi partnerami. Szanowni Państwo, ja domyślam się odnośnie dość dużego zamieszania, wielu pytań, kwestii, które w ostatnim czasie jakby tutaj zachodzą po stronie VMware by Broadcom. Natomiast pozwólcie Państwo, że część kwestii jak najbardziej może powtórzę, może to Państwo słyszeli, ale chciałabym też uporządkować pewną wiedzę. Jeśli chodzi o zmiany, zmiany w wielu obszarach i tych zmian dzisiaj będziemy dotykać, natomiast pozwólcie Państwo, tych zmian, które oczywiście są w Państwa odbiorze i klientów również najbardziej rewolucyjne. Jak Państwo wiecie, zakończyliśmy sprzedaż licencji w modelu perpetualnym PCPU. Obecnie cała oferta firmy VMware by Broadcom jest dostępna w formie subskrypcji per core i o tym będziemy jeszcze raz wielokrotnie z Państwem rozmawiać. Dzisiaj Łukasz ten temat również będzie poruszał. Wdrożyliśmy również nową segmentację klientów, klienci komercyjni, klienci korporacyjni oraz strategiczni. Tutaj też często otrzymywałam pytania na podstawie ukazujących się artykułów w prasie branżowej, iż klienci strategiczni będą obsługiwani bezpośrednio. Ja tutaj spieszę już przekazać, że w Polsce takich klientów nie mamy, więc ten temat jakby nas nie dotyczy. Poruszamy się wyłącznie w dwóch segmentach klienckich, komercyjnym oraz korporacyjnym. Z dniem 2 lutego zakończyliśmy funkcjonowanie w ramach programu Partner Connect. Wszyscy nasi aktywni partnerzy otrzymali wypowiedzenie umów partnerskich. Zamknęliśmy również wszelkie kwestie incentivów, które funkcjonowały w programie Partner Connect. W tej chwili trwa kalkulacja oczywiście finałowa, jeżeli chodzi o sell incentive rebates. One oczywiście zostaną Państwu wypłacone jak najbardziej za wszelkie transakcje, które miały miejsce do 2 lutego. Nasi aktywni partnerzy, o tym też będę mówiła wielokrotnie podczas dzisiejszej prezentacji, otrzymali zaproszenia do udziału w nowym programie Broadcom Partner Advantage Program. Mamy czas, Państwo macie czas do zaakceptowania tych zaproszeń do 30 kwietnia. Po 30 kwietnia te zaproszenia ekspirują. I po 5 maja Państwo nie będziecie mogli prowadzić transakcji aktywnej sprzedaży, jeżeli Państwo nie zaakceptujecie tych zaproszeń. Jest bardzo wiele jeszcze elementów i narzędzi dla Państwa, naszych partnerów, które mają za chwileczkę mieć swoją, że tak powiem, mają wejść w życie. Jest to kwestia dni bądź kilku tygodni i tutaj od razu chciałabym prosić Państwa o cierpliwość. Te informacje oczywiście spływają dość bieżąco, na bieżąco i jeżeli tylko pojawią się kwestie dostępności nowych narzędzi dla Państwa, ja też będę starała się Państwa o tym informować przez naszą dystrybucję czy też w bezpośrednich rozmowach z Państwem. Pojawiła się również informacja na portalu, że 1 marca będziecie mogli Państwo, będzie zakomunikowana lista zaupdate'owanych, autoryzowanych naszych dystrybutorów, bo tak jak wspomniałam, te zmiany dotyczą wielu obszarów. Nie tylko samego offeringu, nie tylko sposobu czy modelu licencjonowania, ale również obszaru dotyczącego naszych dystrybutorów, partnerów i współpracy z naszymi partnerami OEM, Państwa jako naszych resellerów, również partnerów cloudowych.
Więc te zmiany dzieją się na wielu płaszczyznach, również migracji do nowego portalu. Dlatego też proszę o cierpliwość i oczywiście zrozumienie w kontekście pewnych kwestii, które nie są jeszcze do końca zakomunikowane, uregulowane. I teraz tak, na chwilę obecną, jak zapewne również Państwo otrzymali powiadomienia, wszelkie projekty, które zarejestrowali Państwo na starej platformie Partner Connect, otrzymali Państwo informację, że te projekty czy te rejestracje są w statusie expired bądź odrzucone. Wynika to z tego, że migrujemy się na platformę bruttokomową i na chwilę obecną program związany z deal registration jest wstrzymany. Oczywiście spodziewamy się nowego programu dotyczącego rejestracji projektów wkrótce i już Państwa mogę w tej chwili zaprosić na webinar 4 marca, który będzie dotyczył właśnie nowego programu Deal Registration, a także wyjaśnienia dogłębnej analizy programu związanego z ochroną partnerów incumbent. Ale to też będę mówiła w dalszej części prezentacji. Jeśli chodzi o sam nowy program, szybciutko, w skrócie, jest to program, do którego Państwo możecie dołączyć za pomocą zaproszenia, które otrzymacie od naszej firmy. W programie partnerskim mamy 4 tiery versus 5 dostępnych w programie Partner Connect. Jeśli chodzi o sam program, ma być on mocno uproszczony, zredukowane wymagania dotyczące certyfikacji oraz innych formalnych wymagań. Nowy program oczywiście, tak jak wspomniałam, wprowadza ochronę przy odnowieniu, przy rozszerzeniu środowiska klienta czy też upsellu. Tak jak też poruszyłam kwestię deal registration. Jest to program dla nowych klientów, którzy nie posiadają rozwiązań VMware'a bądź rozszerzają swoje środowisko o nowe rozwiązania i to ma nastąpić wkrótce. Jest również w programie partnerskim ujęta kwestia marketingowych funduszy dostępnych dla naszych partnerów, także programu Founded Head od partnera Premier w górę, a także oczywiście kwestia dostępu do bezpłatnych szkoleń dla partnerów. I tutaj szybciutko dla porównania, jak to wyglądało w partnerskim programie Partner Connect versus Advantage Partner program by Broadcom. Mamy 4 tiery i też od razu jak wyglądała migracja, tak? Jakie były kryteria, bo też o to Państwo często pytają. Zmigrowani Państwo zostali na podstawie statusów partnerskich, które osiągnęli Państwo w programie Partner Connect. Partnerzy na poziomie Pinnacle zostali zmigrowani do poziomu Pinnacle. Partnerzy Principal do Premier. Partnerzy Advanced do Select, partnerzy Select, którzy osiągnęli poziom sprzedaży minimum 25K dolarów wartości ACV i posiadali co najmniej jedną kompetencję, zostali zmigrowani do poziomu Select. Wszyscy pozostali partnerzy Community zostali zmigrowani do poziomu Register. Wiem, bo bardzo dużo pytań od Państwa dostaję. Nie możecie Państwo znaleźć zaproszenia, kto dostał, ja nie widzę. Czy może Pani wysłać jeszcze raz? Mamy tutaj dwa rozwiązania dla Państwa, jeżeli nie możecie odnaleźć zaproszenia. Bardzo bym prosiła sprawdzić, czy kontakt, który jest wpisany na portalu Primer jako ten właściwy kontakt główny oraz alternatywny, bądź też osoba, która jest przypisana jako kontakt Legal Compliance. Nie dostali tego zaproszenia. Proszę również sprawdzić skrzynkę spam. Jeśli nadal nie możecie znaleźć Państwo zaproszenia, proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, bądź pisząc na adres partner.helpdesk@broadcom.com. Ja będę mogła zweryfikować, do kogo to zaproszenie zostało wysłane i oczywiście przesłać je ponownie zgodnie z tym statusem, który Państwo otrzymają w nowym programie. Więc tutaj polecam się do kontaktu. Również mogę zweryfikować, którzy z Państwa już zaakceptowali umowę i są u nas już w systemach widoczni jako aktywny partner, który ma już zaakceptowaną umowę nowego programu partnerskiego. Tutaj pokrótce, jakie czynności, o tym też będę za chwileczkę mówiła, powinni Państwo poczynić po otrzymaniu zaproszenia. Jak widzicie Państwo, na chwilę obecną ta migracja wszelkich zasobów, certyfikatów, ona jest w trakcie i plan na jej ukończenie to jest maj. Są również wymagania dotyczące przygotowania kwartalnych biznesplanów czy rocznych, a także dodatkowy background check wyłącznie dla partnerów o statusie Premier i Pinnacle. Jeśli chodzi o listę benefitów,
Tak jak Państwo widzicie, pozycja pierwsza, deal registration, na chwilę obecną jest ona zaholdowana. Wszyscy mamy nadzieję, że już za chwilę dostaniemy informacje na temat programu, który umożliwia rejestrację projektów, ale podkreślam, wyłącznie dla nowych klientów oraz klientów, którzy będą, że tak powiem, zakupować nowe rozwiązania. Tu oczywiście spodziewam się bardzo szczegółowej definicji pojęcia nowy projekt, bo wiem z doświadczenia i z ilości pytań, które otrzymuję od Państwa, powoduje tutaj tą dużą, że tak powiem, dozę konsternacji i o tym będę mówiła. Incumbency protection to jest nic innego jak ochrona dla partnera, który był partnerem ostatnim, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy licencji, czy wsparcia. I dzięki temu, że jest on potraktowany jako partner of record, ma atrakcyjniejszą cenę na kwotację, którą otrzymuje od naszego dystrybutora versus partner, który ma status non-incumbent. O tym też będę za chwilę mówiła, czego dotyczy ta ochrona. Jeśli chodzi o kolejny punkt, special bid, jest to formularz, który ma znaleźć się na portalu grantkomowym, który umożliwi Państwu, jeszcze zanim zostanie ogłoszony nowy projekt Deal Registration, jakby tutaj skierowanie prośby o specjalną cenę. Sprawdzałam dzisiaj rano, jeszcze tego formularza nie ma, on też ma status coming soon. Mam nadzieję, że w tym tygodniu albo w najbliższych dniach zostanie on dla Państwa aktywny. Pozostałe kwestie już wcześniej wspominałam, związane z MDF-em, z programami Founded Head, z odpowiednimi zasobami marketingowymi, szkoleniami itd., itd. Oczywiście też pytanie było dotyczące NFR-ek. Serdeczna prośba, są dostępne dokumenty zarówno, Partner Connect, zarówno na Partner Connect, jak i nowym portalu. Dotyczące guida nowego programu partnerskiego, jak i też zestawu pytań i odpowiedzi. I tutaj wszelkie kwestie, które Państwo zapewne gdzieś tam, prawda, macie, one znajdują się w tych dokumentach, więc ja oczywiście już tutaj zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi dokumentami. Szybciutko, jeżeli chodzi o proces akceptacji, po otrzymaniu zaproszenia, oczywiście gorąca prośba o zapoznaniu się z terms i conditionami, o zaakceptowaniu formularza po wypełnieniu podstawowych danych dotyczących Państwa jako naszego partnera. Jeżeli Państwo jako partner posiadacie inne spółki w krajach poza siedzibą główną naszego kraju, jest tutaj taka informacja, że muszą Państwo wysłać prośbę o tak zwany multi-country authorization letter pod adres partnerhelpdesk.broadcom.com, żeby taki authorization letter otrzymać. No i jedna kwestia, która zapewne będzie również dodatkową aktywnością, o którą poprosimy Państwa, bo wiem, że w polach formularza, które Państwo wypełniali bądź będziecie wypełniać, jest informacja, że macie Państwo wybrać preferowanego dystrybutora. Jak powiedziałam wcześniej, ta lista autoryzowanych dystrybutorów ukaże się 1 marca, więc podejrzewam, że to będzie wymagało dodatkowej aktywności w kontekście dokonania tego wyboru. I tak jak wspomniałam, ale jeszcze raz podkreślę, macie Państwo czas do 30 kwietnia na zaakceptowanie tych zaproszeń. Partnerzy, którzy nie zostali zaproszeni do nowego programu, nadal mogą prowadzić transakcję sprzedaż naszego offeringu do 5 maja. Tak jak też poruszyłam kwestię związanego z dodatkowymi aktywnościami, wyłącznie dotyka to partnerów Premier i Pinnacle, Due Diligence Questionnaire, i dodatkowe formularze, które tutaj wymagamy od tych partnerów o wyższym statusie. Jeszcze raz bardzo proszę tutaj o zwrócenie uwagi. To zaproszenie jest skierowane wyłącznie do partnerów w modelu reseller. Tu jest informacja na slajdzie, że jeżeli chodzi o naszych partnerów cloudowych, to jest zupełnie inny proces. Zaproszenia zostają kierowane jakby swoją ścieżką, swoim trackiem i to zaproszenie, o którym ja teraz mówię, dotyczy wyłącznie modelu resellera. Wiem, że partnerzy cloudowi również otrzymali zaproszenia, przystąpili do procesu RFI. Wiem, że też byli proszeni o wypełnienie formularzy i tutaj zdeklarowania się do pewnych kwestii dotyczących zapotrzebowań, ale ten proces idzie swoją, że tak powiem, swoim torem i tak jak podkreślam, to zaproszenie, o którym ja mówię, wyłącznie dotyczy modelu dla resellerów. I jeszcze raz podkreślam,
Wszyscy nasi partnerzy, którzy nie otrzymali zaproszenia, nadal mogą transaktować z nami do 5 maja. Natomiast wszyscy pozostali, jak najbardziej prośba o zaakceptowanie zaproszenia, gdyż ono wygasa 30 kwietnia. Jeśli chodzi o kwestię deal registration, jeszcze raz, jak najbardziej jest to kwestia związana z systemowym odrzuceniem wszystkich aktywnych projektów, które mieli Państwo zarejestrowane na platformie Partner Connect. Czekamy na ten nowy deal registration. Wspomniałam o tym linku do special bid request, który ma się pojawić na portalu partnerskim wkrótce i to również jest możliwość requestowania oceny specjalnej dla nowych projektów. I jeżeli chodzi o protekcję incumbency, tutaj musimy mocno to wyartykułować, pewnie będziemy to z dystrybutorami naszymi i Beatką oczywiście tutaj współpracować z Państwem, że kwestia dotycząca migracji klientów z perpetuala na subskrypcję, czy też odnowienie licencji, termowych licencji, czy też subskrypcji, bądź też rozszerzenie środowiska klienta w momencie, kiedy w momencie jakby dokładnej daty odnowienia jest traktowane jako renewal. To nie jest nowa sprzedaż. Te punkty, które przed chwilą wymieniłam, podlegają incumbent policy, czyli partner, który był ostatnim partnerem sprzedającym licencję bądź też wsparcie, ma korzystniejsze warunki niż partner o statusie non-incumbent. Na chwilę obecną obaj nasi dystrybutorzy widzą kwotacje, które są przygotowane dla wszystkich partnerów incumbent, do kontraktów dla klientów kończących się w najbliższych kwartałach. I tutaj myślę sobie, że to jest dobre miejsce, żeby zachęcić Państwa do zajrzenia do portalu renewalowego na platformie Partner Connect, bo mówię, ta migracja cały czas trwa, więc nadal jeszcze używamy dualnie dwóch portali, do tego, żeby Państwo weszli na renewal portal i zajrzeli, do jakich kontraktów Państwo byli właśnie tym partnerem incumbent. I na tej podstawie będą Państwo widzieli, kiedy wygasają kontrakty klientom, którym Państwo pierwotnie te licencje bądź wsparcie do licencji sprzedali i wtedy możecie zgłosić się do swojego wybranego dystrybutora po kwotację, oczywiście z ochroną dla partnerów incumbent. Tutaj też kwestia, czego nie dotyczy ochrona dla partnerów incumbent, wszelkich nowych sprzedaży, tak, czyli nowych klientów, nowe logo oraz nowych produktów, które nie są sprzedawane w momencie sprzedaży renewala. Tak jak wspomniałam, nadal dualnie posługujemy się dwoma portalami. Mamy już portal brudkomowy, gdzie część rzeczy już jest zmigrowanych, natomiast wiem od partnerów, że jeszcze, mówię, te zasoby nie są do końca odzwierciedlone jeden do jednego, więc również sugeruję używanie portalu Partner Connect. Na obu portalach wszystkie informacje staramy się odzwierciedlić, ale kwestia pewnych szczegółów dotyczących Państwa certyfikacji, innych zasobów jeszcze nie jest przeniesiona do nowego portalu. Planowane zakończenie migracji z racji tego nawet, że portal Partner Connect jest aktywny do 30 kwietnia, więc potem i tak nie będziemy mieć wyjścia, będziemy korzystać już z jednego brudkomowego portalu. Dla Państwa informacji pojawiły się na obu portalach już treningi, moduły treningowe dla naszych partnerów, zarówno dotyczące samych informacji odnośnie firmy, o tym właśnie, w jaki sposób ta transformacja następuje i jak wygląda nasze uproszczone portfolio, jak wygląda program partnerski, szczegółowe informacje dotyczące benefitów, dotyczące właśnie różnych kwestii związanych z MDF-em, z Funded Headami, z programem Funded Head, czy też certyfikacjami, więc gorąco zachęcam. Część rzeczy już jest dostępnych, część będzie, tak jak na przykład tutaj mamy program dla partnerów usługowych, Expert Advantage Partner Program. Szczegóły, czekam na szczegóły tego programu, bo również otrzymuję zapytania od naszych partnerów, którzy w pierwotnym Partner Connectie byli partnerami stuprocentowo usługowymi. Jak będą wyglądały właśnie te szczegóły związane z tym programem skierowanym do naszych partnerów usługowych?
Jeśli chodzi o certyfikację, to tutaj szybciutko. Na chwilę obecną proces migracyjny trwa. W tej chwili nie wymagamy od Państwa żadnych aktywności dotyczących certyfikacji. Wszelkie posiadane przez certyfikacje przez Państwa zostaną przemigrowane na wymagania już do nowego programu. Wiem, że już są dostępne niektóre e-learningowe kursy. W maju mają być dostępne również bezpłatne szkolenia Instructor-led training. No i tutaj w maju będziemy więcej mogli Państwu zakomunikować odnośnie tego, jak wyglądają Państwo po migracji już certyfikacji kompetencji VMware-owych w nowym portalu. Tak więc tutaj też bardzo proszę o cierpliwość. Tak jak wspomniałam, na chwilę obecną w kontekście wymagań certyfikacyjnych na chwilę obecną nie wymagamy od Państwa żadnej aktywności. Jeśli chodzi o kwestię jeszcze kilku update'ów oraz no, tego, o czym Państwo powinni pamiętać, czyli takie podsumowanie tego, co już mówiłam. Jeśli wśród osób, które tutaj są na kolu, są partnerzy nadal sprzedający rozwiązania z obszaru EUC, no bo wiem, że oczywiście takowi są, informacja, nadal Państwo jako partnerzy EUC mogą rejestrować projekty na starym portalu Partner Connect. Tam jest możliwa rejestracja projektów, ale jakby całe portfolio jest niewidoczne. Tutaj możemy wyłącznie zarejestrować projekt na technologię z obszaru EUC. Jeśli chodzi o obszar, tak jak wspomniałam, który nadal jest w obszarze negocjacji i finalizacji, na chwilę obecną nie mam żadnej oficjalnej komunikacji dla Państwa, jeśli chodzi o obszar współpracy z partnerami OM. Czekamy na finalizację umów. Umowy z partnerami OM są w tej chwili, tak jak wspomniałam, negocjowane. Jak tylko otrzymam oficjalną komunikację, jak ta współpraca ma wyglądać, oczywiście chętnie się z Państwem podzielę, bo tutaj też dostaję tego typu pytania, a co z kanałem OM? Jeśli chodzi o model współpracy dystrybutora Dell jako DC, tak zwany DTA, na chwilę obecną ta możliwość współpracy została zakończona. Na chwilę obecną mamy dwóch dystrybutorów, z którymi mogą Państwo współpracować, czyli jeszcze raz model współpracy z Dellem jako dystrybutorem na chwilę obecną jest niedostępna, została ona zakończona. To też będziemy Państwu przypominać z dystrybucją. W tym kwartale wyjątkowo musimy tutaj Państwa poprosić, iż w przypadku potencjalnych projektów, które mają szansę zamknąć się w tym kwartale, musimy dopilnować, aby wszelkie możliwe zamówienia od Państwa trafiły do dystrybucji do 24 kwietnia. Po tym będą migrowane wszystkie systemy VMware'a na systemy broadcomowe i od 5 maja będziemy już pracować na nowych systemach, wyłącznie systemach broadcomowych. I to jest właśnie ten powód, dla którego będziemy Państwa prosić o wcześniejsze złożenie zamówień, tak żeby mogły zostać zrealizowane w tym kwartale. Wiem również o tym, że organizacja planuje wysyłkę maili do naszych klientów, również umieszczając Państwa jako partnera incumbent na CC, informując klienta o tym, że kończy mu się wsparcie do licencji perpetualowych, które posiada. I oczywiście w mailu będzie propozycja zapoznania się z nowym offeringiem i z możliwościami przejścia konwersji na subskrypcję. Jeszcze raz prośba o śledzenie naszych zaproszeń. 4 marzec. Myślę sobie, że ten call będzie się cieszył dość dużą popularnością w kontekście nowego programu Deal Registration, a także wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących incumbency policy. I jeszcze raz, do 30 kwietnia prośba o zaakceptowanie zaproszenia. Po 5 maja partnerzy, którzy tego nie zrobią, nie będą mogli transaktować z VMware by Broadcom. Partnerzy, którzy mają problem z identyfikacją zaproszeń, zapraszam do mnie. Jeśli chodzi o kwestie nowych tuli, które mają być już dostępne dla naszych partnerów, takich jak właśnie możliwość deal registration, special bid, czy również onboarding do marketingowego portalu, czekamy na ich oficjalne ogłoszenie i dostępność dla Państwa. I to chyba wszystko z mojej strony. Starałam się w skrócie, bo myślę sobie, że ta część główna Łukasza będzie się cieszyła równie dużą popularnością i pewnie pytaniami z Państwa strony.
Ja oczywiście chętnie na wszystkie pytania odpowiem, jeżeli tutaj na koniec będziemy mogli sobie je przejrzeć i zaadresować się tutaj z Beatą. Więc ja Państwu bardzo dziękuję. Polecam się do kontaktu i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy przy odpowiedzi na pytania, na te same pytania, które zadaliście na czacie. Może tak, ponieważ tych pytań nie było dużo. Okej. Tym bardziej wielkie dzięki, ponieważ się pięknie zaadresowałeś w swojej prezentacji. Rogatko, dzięki naprawdę za super prezentację, wyjaśnienie szeregu wątpliwości, chociaż oczywiście jeszcze na kilka istotnych Tak, informacji dokładnie. czekamy, tak? Ja myślę, że naszą tradycją pewnie już będzie, że po webinarach broadcomowych będziemy specjalnie dla Państwa organizować takie nasze polskie, tak? Gdzie tam Tak. jakieś dodatkowe wyjaśnienia będą się pojawiać. Więc pewnie po tym 30 kwietnia, kilka dni później, znowu zaprosimy Państwa na taki webinar. I teraz tak, ponieważ nie pojawiło się dużo pytań, a pojawiły się dwa, to może od razu się nimi zajmiemy. W tak zwanym międzyczasie, Tak. po już sekundeczkę. Dobrze. Czy Incumbent Policy działa tylko w czasie aktywnego wsparcia? Co jeśli klient planuje zakupy i zmiany z Perpetual na Subscription po Po wygaśnięciu. wygaśnięciu wsparcia? Teraz tak, wszystkie kwotacje proaktywne, które mamy, do których mamy dostęp, do których jest dołączony partner incumbent, dotyczą kontraktów, które wygasają w tym kwartale i przyszłym. Natomiast oczywiście no, mamy klientów, którzy no, jakby tutaj prawda, no, nie mają aktywnego wsparcia i dajmy na to, no, nie zdążyli podjąć decyzji i to jest dość. Że tak powiem, dość popularny case w kontekście klientów, którzy tego supportu nie odnowili. Jak najbardziej proszę o zgłoszenie się do dystrybutora. Dystrybutor requestuje o kwotację i na tej kwotacji powinien się pojawić partner jako partner, który ma tą ochronę incumbent. Potwierdzam, pierwsze kwotacje od nas już wychodzą, także no, generalnie serdecznie zapraszamy do kontaktu, tak? Kolejne pytanie. Czy Incumbent Policy działa tylko dla odnowień z przejściem powyżej Tak. 25 tysięcy? Co jeśli przejście na subskrypcję w opcji 1 rok jest poniżej 25 tysięcy? Oczywiście mówimy o dolarach. Tak. A w przypadku przejścia na subskrypcję 3-letniego powyżej, czy wyceny dla Incumbentów się różnią? Tak, to znaczy ja o tym nie wspomniałam, ale to jest oczywiście tutaj w dokumentach. Jak najbardziej incumbency policy działa wyłącznie, jeśli chodzi o wartość dealu w MSRP powyżej 25 tysięcy dolarów. Poniżej tej kwoty nie działa ochrona dla incumbent partnera. I jeszcze pytanko, co w przypadku firmy Lenovo, która może oferować produkty nie OM, ale jako sprzedaż, dystrybucja? Czy to obowiązuje nadal? Czy ma jakieś ramy czasowe, do kiedy jest ważne? Drodzy Państwo, ja oczywiście otrzymałam informację od wielu osób odnośnie komunikacji, którą wypuszcza na rynek firma Lenovo. Jesteśmy, przynajmniej ja jestem, że tak powiem, w dziennym kontakcie z Business Unitem, który odpowiada za partnerów OEM. I to zapytanie związane z możliwym offeringiem od firmy Lenovo oczywiście zostało zaadresowane. Na chwilę obecną nie mam potwierdzenia, nie mam takich informacji, jakoby faktycznie taka możliwość była. Więc jeżeli chcieliby to Państwo skonfrontować ponownie, zapraszam do kontaktu. Natomiast mówię oficjalnie, nie mam komunikacji, że jest taka możliwość, jeśli chodzi o firmę Lenovo. Wszyscy partnerzy są w tej chwili w fazie negocjacji umów i jedyną potwierdzoną informacją jest to, że tylko projekty, które zostały zgłoszone i zaakceptowane na szczeblu regionalnym mają możliwość realizacji. Tak więc w kontekście tego, o czym tutaj było pytanie i również komunikacji, która jest adresowana na rynek, nie ma takich informacji potwierdzonych, że faktycznie taka możliwość by była. Dobrze. Pojawiają się kolejne Tak. pytania, więc jeszcze przedłużamy sesję. Dobrze. Czy wsparcie dla Wolix Raila jest nadal gwarantowane, tak? Celowego. To pewnie pytanie już bardziej do Łukasza. Tutaj te rozmowy trwają, że tak się wyrażę, tak? Czyli aktywne kontrakty są, natomiast wszystkie nowe rozbudowy na tą chwilę jeszcze są możliwe, bo tam jest okres ochronny dla Wallis Steela i jeśli ktoś planuje w najbliższym czasie to
zamówienie jakieś realizować, tudzież rozszerzać Palisada, to może to zrobić. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, chyba ten ma 3 miesiące jeszcze okresu takiego, gdzie może to realizować. Ale tu bym sugerował dopytać ze strony Dela, bo wiem, że ta umowa jest negocjowana pomiędzy Delem a Bronką. Jasne, dziękuję bardzo. Kolejne mam takie pytanko, to już do Agaty. Czy była informacja, że po zalogowaniu do platformy można sprawdzić, kiedy kończą się licencje naszych klientów, to a propos pytanie, czy VMware sam z siebie wysyła monit mailowy, że licencje naszych klientów się skończyły? Tak, klientów się skończyły. Znaczy, ja na pewno mogę Państwu, bo też sprawdzałam to z jednym z partnerów, możecie jak najbardziej wejść na portal renewalowy na Partner Connectie i tam będziecie mieli listę kontraktów, które wygasają u Waszych klientów. Natomiast kwestię związaną z komunikacją do klientów, to jak najbardziej ta kwestia była poruszana na naszym wewnętrznym callu, gdzie przekazano nam, że klienci będą otrzymywać informacje w trzech, że tak powiem, odsłonach. 90, 60, 30 dni przed wygaśnięciem kontraktu. I również była informacja umieszczona, że każdy z partnerów, który jest incumbent, będzie na ACC takiego maila. Podejrzewam, że ten proces dopiero wystartuje już nowym brandingiem w kontekście jakby tutaj, prawda, już wysyłania tego przez organizację. Ja tą kwestię tej kampanii marketingowej, bo też tak można to nazwać, informującej klientów o tym, że kontrakty wygasają, podejrzewam, że ona dopiero się pojawi w najbliższych tygodniach, dniach. Dobrze, tu jest takie pytanie, no, które klient otrzymał od VMware potwierdzenie z złożenia zamówień, których nie złożył. Z kim można się skontaktować, by to wyjaśnić? Okay. To znaczy, tutaj dziwne pytanie, bo tak, dosyć może jakaś pomyłka systemowa, ale pierwszy raz się... Z dystrybutorem, tak. Jeżeli on gdzieś tam jest wskazany naturalnie. Znaczy, jeżeli na informacji, którą otrzymał klient, jest, nie wiem, wskazany partner, dystrybutor, no to dobrze byłoby albo skontaktować się z dystrybucją, partnerem, bądź też oczywiście zachęcam klienta do kontaktu ze mną. Wtedy będę mogła zweryfikować, czy jest to klient komercyjny, czy korporacyjny, przekazać na miarę na osobę, która będzie mogła już klientowi wyjaśnić, czy też z naszymi tutaj, prawda, operacyjnymi zespołami, dlaczego błędnie została skierowana informacja potwierdzająca złożenie zamówienia do klienta, który zamówienia nie złożył, więc to pewnie wymaga wyjaśnienia. Tak, kolejne pytanie mamy dotyczące offeringu już produktowego, więc tutaj poczekamy chwilę. Poczekajmy chwilę, bo myślę, że większość tych pytań rzeczywiście znajdzie się w prezentacji. Dobrze, tak? Teraz też więc... pytanie tutaj odnośnie VCPP. Tak. To znaczy tak, szanowni państwo, ja oczywiście otrzymuję indywidualne pytania od partnerów cloudowych. Na chwilę obecną wiem, że partnerzy otrzymali zaproszenia do procesu RFI na poziom premier. Ja jeszcze 2 dni temu update'owałam się z business unitem cloudowym i cały czas czekamy na komunikację oficjalną dla partnerów. Więc był deadline, z tego co pamiętam, do 15 lutego na złożenie odpowiedzi na zaproszenie w procesie RFI-a i wszelkie informacje dotyczące dalszej drogi, dalszej współpracy, możliwych modeli współpracy, czekamy na oficjalną komunikację. Tak jak mówię, 2 dni temu kontaktowałam się z Business Unitem, być może uprzedzając to pytanie, bo też chciałam być przygotowana, natomiast no, muszę również sama uzbroić się w cierpliwość i też Państwa doprosić. Kolejne pytanie, czy będzie możliwość zakupu licencji subskrypcyjnej z opóźnionym startem? Nie. Klient posiada licencję. Oczywiście. Licza, bo opóźniony start. To znaczy, to często się pytania powtarza. Natomiast jakby nie ma możliwości opóźnienia subskrypcji. Subskrypcja startuje w momencie bookingu i nie mamy takiej opcji, żeby opóźnić subskrypcję, jeżeli chodzi o moment wystartowania. Kolejne pytanie. Co z klientami, którzy posiadają licencję OEM umane na rok, który kończy się właśnie support? VMware wycofał się z darmowej wersji. Co z klientami, którzy z niej korzystają? To znaczy tak, jeżeli chodzi o klientów, którzy posiadają licencję w kanale OEM, to jest to, o czym wspomniałam. Ja również czekam na informacje, bo to pytanie akurat było przedmiotem mojej dyskusji wczorajszej. Co z klientami, którzy mają kontrakty czy też wykupione wsparcie u partnerów OEM? Na chwilę obecną, tak jak mówię, tych umów nie mają partnerzy OEM. Oni czekają na w ogóle model współpracy, który Broadcom zaproponuje. Jedyne co, na chwilę obecną, jeżeli klientowi wygasa wsparcie i chce rozmawiać na temat konwersji do nowych SKUS-ów, no to możemy albo prawda, skierować Państwa jako naszych partnerów do dystrybucji, czyli 2 obecnych dystrybutorów, dopóki nie mamy wyjaśnionej sytuacji współpracy z partnerami OEM, bądź o chwilę cierpliwości. Natomiast
Nie mam tutaj oficjalnej informacji, ale być może będzie to data około 1 kwietnia. Kolejne pytanie. Czy będą dostępne zniżki dla migracji? Jeśli nie, to czy migracja ma jakąkolwiek przewagę nad zakupem nowych licencji? Nie. Nie mamy żadnych part numberów upgrade'owych. To jest bardzo dobre pytanie, bo ono się bardzo często pojawia, tak? Czy są part numbery upgrade'owe? Nie. Nie ma part numberów upgrade'owych. To są standardowe part numbery nowe SKU i one generalnie nie różnią się migracja od zakupu nowych. W sensie, no bo klient, który ma IB VMware'a, nie ma teraz innej możliwości, tak? Nie ma możliwości zakupienia wsparcia do licencji perpetualnych. Jedyną możliwość, jaką klient posiada, żeby utrzymać poziom wsparcia, to jest przejście, upgrade, renewal, conversion na rozwiązania subskrypcyjne. Tak, to tam odpowiedź, dziękuję, zaadresowała podobne pytanie, ale tu jest pytanie dosyć długie, ale zobaczymy. Co było powodem usunięcia z portfolio licencji vSphere Essentials dedykowanych dla sektora SMB? Czy Broadcom jeszcze rozważa przywrócenie takich licencji lub podobnych? Pytanie drugie. Czy Broadcom przewiduje jeszcze jakieś zmiany w licencjach, na przykład zwiększenie wymaganych ilości kosz w funkcjonowaniu standard, który obecnie wynosi 16 minimum, na przykład do paczek 4 lub 8? I czy przewidujecie Państwo przywrócenie licencji w akademii? To znaczy, tutaj jeszcze pytania w jednym. Tak, trzy pytania w jednym. Oczywiście jakby to pytanie na chwilę obecną musiałabym przejść, że tak powiem, tutaj w rozważania bądź własną opinię. Nie mam, a mogę tylko bazować na informacjach, które są dla mnie podane w sposób oficjalny. Na chwilę obecną nie mam żadnych informacji, jakoby VMware by Broadcom rozważał obniżenie minimalnego progu 16 korów. Nie mam takich informacji, żeby takie rozważania miały miejsce. Nie mam informacji, jakoby miały powrócić licencje akademickie, których nie mam. A jeżeli chodzi o offering dla małych klientów, czyli sektora SMB, mamy ten offering w postaci Essentials Plusa, dokładnie. I tutaj ten offering będzie zaprezentowany przez Łukasza za sekundkę. Kolejne pytanie. Czy klient, który zakupił licencję na proces co 2 lata temu z supportem na 3 lata, to teraz będzie musiał kupić subskrypcję, czy będzie mógł kupić samo wsparcie dla modelu procesowego? Nie. Nie ma już możliwości wykupienia wsparcia na model per CPU. Każdy klient, który ma aktywne wsparcie, oczywiście korzysta z tego wsparcia do momentu, do którego wykupił wsparcie, natomiast po zakończeniu, bądź też w momencie zbliżania się zakończenia wsparcia, nie ma innej możliwości niż konwersja do offeringu w modelu subskrypcyjnym per core, tak? Tak. I oczywiście to też jest ważna informacja, bo też te pytania się pojawiają. Nie ma dodatkowych SKU-sów, nie ma dodatkowych SKU-sów upgrade'owych, to już o tym mówiłam, ale również nie ma polityki rekompensowania finansowego zwrotu klientowi tej części, dajmy na to, niewykorzystanego SNS-u, bo to też często partnerzy pytacie. Informacja się pojawiła na instrumentacji sprzedaży. I jeszcze pytanie, które tam rzeczywiście wcześniej ominęliśmy. Czy klient migrując się w zasadzie... Nie, zaraz. Czy klient migrując się do subskrypcji traci prawo do używania licencji perpetual? Tak, ale jeszcze było... Nie traci. Dokładnie, jakby te licencje zostają z nim dożywotnie, jak sama nazwa wskazuje. Klient zostaje z tymi licencjami dożywotnio. Natomiast nie mają u nas wsparcia. Tak, no nie mają wsparcia, oczywiście, że tak. Jaki model, proces przejściowy dla DL jest przewidziany przed pojawieniem nowego procesu rejestracji? Tak. Aktualne rejestracje tak. Ubite. Jak tak. Można mieć gwarancję specjalnych dla nowych projektów? Tak, wielu. I teraz pierwsza rzecz to jest zrozumienie definicji nowego projektu. Jeżeli masz klienta, który jest klientem o charakterze Greenfield, czyli jest klientem w nomenklaturze VMware by Broadcom, New Logo, czyli nie posiada żadnego IB VMware'owego, to na chwilę obecną, jeżeli jest to klient korporacyjny, to oczywiście zachęcam do kontaktu z danym accountem. Jeżeli jest to klient komercyjny, możemy i oczekujemy w tej chwili tego nowego tula, który się nazywa Special Bid Request, który ma się formularz pojawić na portalu Broadcomowym i on ma być takim jakby pierwszym elementem, zanim nowy program Deal Registration się pojawi. Czekamy na ten link, kiedy on będzie aktywny.
I tam w YOL-u podejrzewam, że będziesz mogła zmienić request pod warunkiem, tak jak mówię, że to jest nowy projekt, nowe logo, klient, który nie posiada IP VMware'owego. Dobrze, i tu jeszcze pytanie, które właśnie nie, na które nie udzieliliśmy wcześniej odpowiedzi. Mianowicie, VMware wycofał się z darmowej wersji. Co z klientami, którzy z niej korzystają? Na darmowej wersji nie ma. Pytanie, do czego była ta wersja używana i w jakim celu była korzystana, bo tak jak już to pytanie w sumie widziałem kilka razy, dalej my jesteśmy w stanie dostarczyć tak zwane licencje ewaluacyjne. Najczęściej licencje darmowe były stosowane w celach jakichś testów, jakichś posług wykonywanych przez partnerów, więc zapraszam do kontaktu do nas. Takie licencje my jesteśmy w stanie w ramach testów dostarczyć na wszystkie produkty, tak? Nie tylko na SX, ale na całe portfolio tak naprawdę, więc licencje ewaluacyjne jesteśmy w stanie dostarczyć w celach testów, sprawdzenia, zobaczenia produktu przed jego nabyciem. Bardzo dziękuję, Łukasz. I jeszcze bardzo fajne pytanko. Jak end user może wyłączyć incumbent policy? Tak. Kwestia sektora publicznego, taka opcja jest. Oczywiście widzę, że tutaj jak najbardziej osoba, która zadaje to pytanie, zapoznała się z dokumentem odpowiedzi i pytań. Faktycznie pojawia się tam informacja, że pierwsza kwestia, klient wysyłając do nas maila może poprosić o ściągnięcie ochrony dla incumbent partnera, więc to musi być mail od klienta i my prosimy, requestujemy o kwotację bez incumbent partnera, natomiast w warunkach incumbency faktycznie jest wpisana kwestia, że incumbency dotyczy wyłącznie klientów korporacyjnych, komercyjnych, nie publicznych. Ale to myślę sobie, że zarówno Państwo macie bardzo dużo pytań odnośnie incumbent policy i tak samo tych pytań jest bardzo dużo u nas wewnętrznie i myślę sobie, że na tym webinarze 4 marca, tak jak wspomniano, będą zaadresowane bardzo szczegółowo kwestie dotyczące tej polityki, bo pytań jest dużo. Natomiast bazując na chwilę obecną na komunikatach oficjalnych, jak najbardziej. Wymóg dla incumbency 25K USD MSRP minimum. Może klient ściągnąć incumbency policy wysyłając maila do nas z prośbą o ściągnięcie tego i incumbency policy dotyczy klientów komercyjnych, korporacyjnych z wyłączeniem klientów. A dokładnie do kogo tego maila wysłać, na jaki adres mailowy? Osiągnięcie incumbency. Do właściciela klienta. Właściciela. Nie, tak, to tak jak najbardziej. Jeżeli jest już konkretny klient, gdzie chcemy ściągnąć incumbency, tak jak wspomniała Beatka, lista klientów corporate jest dostępna u dystrybucji. Sprawdzamy, weryfikujemy sobie, który to jest klient, o którym tutaj jest mowa na czacie. Jeżeli jest to klient korporacyjny, od razu będzie wiadomo, kto jest opiekunem tego klienta, bo oni są przypisani na naszych trzech kolegów, Sławek, Marcin, Marek. Jeżeli tego klienta tam nie ma, oznacza, że jest to klient w mojej, że tak powiem, gestii sektora komercyjnego. Proszę o kontakt ze mną, będziemy tutaj już dalej prowadzić kwestię związaną ze ściągnięciem tego incumbency już przez konkretnego akcjonariusza. Proszę Państwa, ostatnio już teraz pytam przed tutaj sesją Łukasza, a mianowicie czy w sprawie zmian dotyczących cloud service providerów będzie osobna komunikacja i webinary? Tak. Jak najbardziej tak, z racji tego nawet, że jak Państwo widzicie, to idzie zupełnie jakby swoją ścieżką kwestia zaproszeń, dołączenia. Z jednej strony jest to cały czas ten sam program, ale one idą, te zaproszenia, zupełnie rozdzielnie. To, o czym dzisiaj mówiliśmy, faktycznie dotyczy resellerów. Ta komunikacja do cloud providerów wychodzi kompletnie odrębną ścieżką. Ja oczywiście cały czas gdzieś tam staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje i próbować wyciągać update'y z organizacji gdzieś z regionu, co w temacie naszych partnerów cloudowych, więc jak najbardziej ta komunikacja będzie wychodziła oddzielną ścieżką i myślę sobie, że materiały dostępne, oprócz tego, które są już na portalu, ale wiemy, że one są dość ubogie na chwilę obecną, jakby nie wnoszą wielu szczegółów, o których Państwo by chcieli się dowiedzieć, na pewno będą się pojawiały w najbliższych dniach, tygodniach. Dobrze, dziękujemy w takim razie. Na chwilę obecną zamykamy sesję Q&A. I tutaj przekazujemy głos. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ja się jeszcze przedstawię. Łukasz Putuna. Jestem inżynierem właśnie wspierającym rynek komercyjny w Polsce. I może, żeby tak nie przeciągać, przejdę od razu do meritum, bo czasu mamy coraz mniej. Co się wydarzyło? Tak, najważniejsza zmiana, zawsze zaczynała się prezentacja VMware'a od tego, że była pokazywana taka
tablica Mendelejewa i tam było całe portfolio tych produktów, było całe mnóstwo, było ponad 168. Te produkty były w różnych paczkach, zestawach, bundlach. No aktualnie nastąpiło olbrzymie uproszczenie tych produktów, tego, co możecie Państwo kupić, to tak naprawdę czterech produktów, o nich za chwilę szerzej troszeczkę więcej, z czego dwa produkty są kluczowe. Tak, pierwszy to Biscuit Foundation, drugi to VMware Cloud Foundation. Do nich są dostępne dodatkowe add-ony. Nie już widać, on widać. Widać, gdzie jest, tak? Panie, mamy ekran z dyszka. Ale to przepraszamy na chwileczkę. Nie widać prezentacji. Teraz mamy poprawę. Prosimy o informację, że widać, widać. Widać. Dobra. Dziękuję. To przechodzimy dalej po tych problemach technicznych. Najważniejsza zmiana, o której już nawet Agata zaczęła mówić do Państwa, to jest przejście na model subskrypcyjny i zmiana modelu licencjonowania z procesorów na kory. Nie ma już możliwości kupienia czegokolwiek w modelu procesorowym. Wszystko jest licencjonowane per core. I taka podstawowa paczka, która jest wejściowa dla praktycznie większości tych produktów, to jest 16 kołów. O co tutaj chodzi? Jeżeli mamy serwery, które mają na procesorze mniej kołów niż 16, no to naszą minimalną paczką musi być paczka 16-korowa, czyli tak jak widzicie, na przykład klient z procesorem 12-korowym, no musi nam być paczkę 16-korową. Wszystkie powyżej 16 kołów licencjonujemy dokładnie według liczby kołów w danym procesorze. I jest to coś, o czym warto pamiętać, ponieważ mam klientów, którzy w swoim środowisku mają serwery z procesorami mniej niż 16-korowymi, więc tak naprawdę osoba to zapamiętać, musi być to podzielone przez 16 i 16 korów to jest minimalne zamówienie dla procesora. To chyba dalej nie ma sensu, żebym się w tym temacie rozwijał. Dodatkowo wszystko jest subskrypcją. Subskrypcja jest w trybie disconnected. Były kiedyś produkty PC Plus z tym takim znaczkiem arytmetycznym Plus, które łączyły się z chmurą VMware'a. Tych produktów tak naprawdę już nie ma, więc wszystkie nowe produkty z tego nowego portfolio nie są podłączone do chmury i one nie korzystają z tego rozwiązania. Przechodząc dalej do tych czterech głównych produktów. Produkty po prawej stronie, dwa podstawowe, czyli VMware Essential Plus i VSKIT Standard. Ta nazwa jest w sumie tożsama z tym, co pewnie Państwo znaliście w jakiejś formie. One są oczywiście licencjonowane dokładnie w ten sam sposób. I dwa główne produkty, czyli VSKIT Foundation i VMware Cloud Foundation. Najważniejsza rzecz do zapamiętania, to co widzicie na niebiesko pod nazwami w danych produktach, oznacza, że paczki są nierozbierane. Czyli jeśli ja na przykład jestem zainteresowany VSKIT Foundation, a mnie interesuje tylko i wyłącznie produkt, dajmy na to Visan, bo to samego Visana nie da się kupić. Kupienie Visana jest możliwe tylko i wyłącznie albo w paczce VSKIT Foundation, albo w VMware Cloud Foundation. Do tych dwóch paczek są dodatkowe addony i to, jakie addony są możliwe do której paczki, bardziej szczegółowo za chwilę na kolejnych slajdach omawiając każdą z nich, są pewne różnice i to też bardziej szczegółowo za chwilę. Dwa najmniejsze produkty z portfolio, czyli VSKIT Essential Plus Kit, ta najmniejsza paczka, która jest dedykowana tylko i wyłącznie dla środowisk trzyserwerowych, zawiera ona sobie zestaw 96 kodów. Jeżeli przekraczamy tą liczbę kodów dla takiego zestawu, możemy dokupić dodatkową paczkę. Ta paczka jest jak gdyby jednym produktem, jednym SKU. Tam nie mamy tego liczenia per core powyżej. Możemy mieć takie dwie paczki maksymalnie w środowisku trzyserwerowym. Druga paczka VSKIT Standard nie ma już tego ograniczenia co do liczby serwerów w takim środowisku. W cenie dostajemy jedną licencję vCenter i tak naprawdę vCentra samego w sobie nie da się kupić. On jest zafiksowany w tych paczkach. Druga rzecz, która jest tak samo zafiksowana w ramach tej oferty, to jest support na poziomie production i ten support nie da się go zmienić, nie da się zrobić jakiegoś niższego, wyższego. Jest on zawarty w cenie tych paczek i najważniejsza taka rzecz, do tych dwóch paczek
nie ma add-onów, czyli nie możemy dokupić dodatkowych produktów. Te patrzy to są takie podstawowe bundle zamknięte. No i taki jest status na tą chwilę w ramach tego, co możemy zrobić w ramach tego offeringu. Nie chcę przeszkadzać, ale mamy pytanie, które bezpośrednio nawiązuje do Essentials Plus Kita, tak? Więc od razu je zadaję. Czy dwa Biswire Essentials Plus mogą być kupione dla trzech osób po 2 CPU, każdy z 32 core per CPU i działać pod innym Vicentem? No chodzi, żebyś powiedział troszeczkę więcej o rozkładzie tych rdzeni, tak? Rdzenie tutaj rozkładamy na wszystkie hosty, natomiast w momencie, w którym przekroczymy liczbę rdzeni w ramach tych trzech hostów, wtedy musimy dołożyć drugą paczkę Essential Plus Kit. Natomiast tutaj też zachęcałbym jednak do może rozmów właśnie z dystrybucją albo z nami, ponieważ może się okazać, że no, taniej będzie wziąć Biswig standard w normalnym tym licencjonowaniu, niż brać drugą paczkę Essential Plusa i zamykać się tutaj na te trzy hosty. Prawda? Więc to... Czyli mogą być na przykład, nie wiem, no, trzy procesory na tych hostach po 32 rdzenia. Mogą. W tym Essential Plusie. Mogą być, jak najbardziej mogą być. Tak. Może być taki zestaw. Albo przy dwóch paczkach sześć hostów po 16. Nie, 6 hostów. Zawsze 3 hosty po 16. Zawsze 3 hosty. Paczka podstawowa ma 96 rdzeni, natomiast możemy liczbę rdzeni podwoić. Czyli kupując drugą paczkę, będziemy mieli zestaw na 192 rdzeni. Ale rdzenie jest przez jedno Vicenter i dalej jesteśmy przywiązani tylko do 3 hostów. Nie możemy tego mieć na 4 hostach. Nawet przy zakupie dwóch paczek. Tak. Nawet przy zakupie dwóch paczek. Zawsze to jest ograniczenie w postaci trzech hostów, dlatego to jest tam Essential Plus. Tak, tylko rdzenie dochodzą tylko rdzenie. Tak. Czyli jeśli mamy mocniejsze procesory, to po prostu dokładamy drugą paczkę. Tak. Ale tu już nie ma tej granularności, która następuje przy następnych produktach, czyli przy Biswig Standard PVF, czyli Foundation i Cloud Foundation. Tutaj mamy Perko i obowiązuje licencjonowanie 16 kodów, minimalna paczka na procesor. No i licencjonujemy tyle, ile mamy hostów i tyle, ile mamy kodów, z założeniem 16 jest minimum wejściowo dla procesora. To jest to, co trzeba zapamiętać. Przechodząc dalej do produktu bardziej już tego kluczowego, że tak się wyrażę, kolejnym takim po Biswig Essential Plus i Biswig Standard jest Biswig Foundation. Biwi jest taką nazwą już na rynku, możecie się spotkać. Najważniejsze rzeczy to oczywiście będę powtarzał też przy każdej paczce, ale powiem jeszcze raz, czyli licencjonowanie znowu jest per core. Zawsze mamy ten 16 core minimum na procesor. Jest to subskrypcja w trybie disconnected. Mamy jakąś informację, że jakieś dodatkowe w przyszłości opcje podpinania tych subskrypcji do cloudowych rzeczy będą, natomiast na tą chwilę nie ma więcej informacji, więc tutaj nie będę wchodził bardziej w ten temat. Na tą chwilę również te licencje, subskrypcje są sprzedawane w modelu 1, 3 i 5 lat. Z tego, co słyszałem, to chyba Agata może potwierdzić lub zaprzeczyć, jeśli ja się mylę. Od maja ma się to częściowo trochę zmienić, ponieważ będzie możliwość wyrównywania tych okresów do tego, żeby mieć kotermowania, tak żeby sobie równać wszystkie swoje subskrypcje do jednego czasu. Czyli po 5 maja. Ma być taka możliwość. Czyli będziemy mogli miesiące dokupować danej licencji. Tak, będzie to w typowym takim podejściu subskrypcyjnym. Mówimy, ile chcemy miesięcy, jakie paczki i taką ofertę będzie można otrzymać. Z najważniejszych rzeczy, które są zawarte w ramach Biswig Foundation, i tu jeszcze raz podkreślam, to, co jest na niebiesku, oznacza, że produkt jest nierozbieralny na części. W tej cenie jest zawarty VSAN o pojemności 100 gigabitów per core. Czyli jeśli ja kupuję 10, 100, 1000 kodów, no to mnożę sobie tą liczbę kodów razy 100 bitów. To jest potęga dziesiątkowa, więc ta pojemność jest troszeczkę inna. Ta pojemność to jest tak naprawdę pojemność Visana widziana z poziomu Vistira, jaka jest prezentowana przez dyski. I taką pojemność Visana ja mogę w swoim środowisku postawić w momencie, w którym kupuję licencję VDF-ową. Oczywiście tu niestety jest mała gwiazdka, ktoś może zauważyć, albo już to nawet widać. Ta licencja Visanowa będzie dostępna w następnej jakiejś aktualizacji, więc na tą chwilę, jeśli ktoś to kupuje, jeszcze tego klucza nie dostanie, ale wszyscy ci, którzy to kupią w przyszłości, to odpowiedni klucz dostaną, który będzie aktywował taką pojemność. I trzecim produktem zawartym w tej paczce jest produkt Aria Suite Standard, który zawiera w sobie tak naprawdę dwa takie kluczowe produkty. Ja może przejdę dalej, żeby bardziej odpowiedzieć. Jest jeszcze pytanie. Czy można jeszcze raz powtórzyć, czym są dwie paczki? To jest ten sam poziom, co BCF, BBF. Nie wiem, tutaj ktoś
pyta, ale to rozumiem, że ty będziesz za chwilę jeszcze. Będę chyba Okej. mówił, chyba że jakoś inaczej to pytanie Można teraz interpretowane. to są te dwie paczki. Może dwie paczki dla Essential Plus Kita, tak? O, tak Essential Plus, mówiliśmy, dobrze, tak. Essential Plus Kit tak naprawdę to jest jedno SKU, jeden produkt, który ma w sobie zafiksowane 96 kodów, tak? I to jest jedna paczka, którą się kupuje. W tej paczce mamy 96 kodów. Mówimy tylko i wyłącznie o Essential Plus Kicie. Jeśli ja dla trzech serwerów przekraczam 96 kodów, mam na przykład więcej, to jedyne, co mogę zrobić dla licencji Essential Plus Key, to jest dokupienie drugiej identycznej takiej samej licencji, która ma w sobie znowu 96 kodów. Inny scenariusz, który mogę zrobić, no to jest przejście na standard, który już jest licencjonowany 16 kodów minimum na procesor i tyle, ile mam więcej, płacę odpowiednio, ale nie mam znowu ograniczenia do liczby serwerów w takim środowisku. To chyba. Tu też jest kwestia płatności. Na chwilę obecną płatność jest z góry, tak? W sensie płacimy jednorazowo z góry, bo tutaj też ktoś pyta, czy przy Essential Plus 3-5 lat będzie opcja płatności co rok, czy tylko jednorazowo? Jednorazowo. Jednorazowo. Być może po maju to będzie jakby tutaj, prawda, udostępniona forma. Będziemy pewnie Dokładnie. kolejne webinary organizować i aktualizować tą informację. Na To, chwilę co obecną mówimy, płatność jednorazowa z góry. dziś, to jest status na dzień dzisiejszy, według naszej wiedzy, tego, co dostarczyła nam firma i my te informacje przekazujemy do Państwa. Rozbierając na czynniki pierwsze bardziej ten pakiet GitHub Foundation, zawiera on sobie Aria Suite Standard. I Aria Suite Standard tutaj w DDF-ie to jest odpowiednik dawnych produktów Aria wersji Advanced, tak? Czyli troszeczkę jest to wyższy poziom, nie jest ten podstawowy. Według mnie jest to warte zanotowania i do zapamiętania. Dlaczego? Dlatego, że Aria Operations Advanced pozwala na monitorowanie środowiska nie tylko vSphere'owego, ale również rozwiązań, które nie są podpięte do, dedykowane do vSphere'a, na przykład przełączników, na przykład macierzy w Państwa środowisku. I taki produkt to jest Aria Operations for Logs. Dodatkowo te dwa produkty, znaczy, głównie Aria Operations Advanced, ma w sobie zawarty dodatek, który kiedyś się nazywał TrueVisibility Suite. To były właśnie te dodatkowe konektory, które rozszerzały funkcjonalność monitorowania. Aria Suite Lifecycle służy do zarządzania, do aktualizowania tych produktów i nie da się żadnego z tych produktów kupić osobom. Czyli na przykład nie jestem w stanie do VisKid Standard kupić Aria Operations Advanced, ponieważ jest on zawarty w cenie VisKid Foundation i no, jest to produkt nierozbieralny. Więc to, co warto zapamiętać, wszystko na niebiesko jest w danej paczce, nie da się tego kupić osobom. Trzecim takim produktem zawartym jeszcze w ramach VVF-a jest TKG, czyli Tanzu Kubernetes Grid. To jest podstawowa platforma kontenerowa, którą też możemy postawić sobie na naszym środowisku. I jeszcze ważne do zauważenia jest to, że w ramach licencji VisKid Foundation, jeśli ja kupuję na przykład licencję na, dajmy na to 100 kodów albo na 200 kodów, to w ramach tej licencji mogę postawić sobie tyle vCentrów, ile mam kupionych kodów. Dlaczego? Dlatego, że produkt, o którym mówiłem wcześniej, vCenter znika z offeringu, jest on zawarty w paczce i no, mamy możliwości postawienia tylu vCentrów, ile mamy kupionych kodów. No i vSkill jest tylko i wyłącznie wersji Enterprise Plus, nie ma niższej wersji, nie da się tutaj nic zmienić. Te produkty mają tak jak gdyby zafiksowany swój poziom zawartości. Kiedyś były dzielone na trzy różne wersje, na dwie, aktualnie mamy tylko jeden poziom. Więc jeśli ktoś pamięta albo używa na przykład produktów typu, dajmy na to, Aria Operations w wersji standard, przechodząc na VVF-a, tak naprawdę przejdzie na wyższy poziom, bo przejdzie na wersję advanced, czyli będzie miał więcej funkcjonalności, więcej możliwości. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga dla produktu Aria Suite Standard. Kiedyś było dodatkowo licencjonowanie dla właśnie rozwiązań firm trzecich, dla rzeczy niezwiązanych z monitorowaniem naszych środowisk, pojawiało się licencjonowanie PLU per OS. Czyli na przykład jeśli ja miałem 40 przełączników, a tylko 3 używałem na przykład do środowiska vSphere'owego, no to za całą resztę płaciłem w modelu OS. Tego licencjonowania teraz nie ma, ponieważ jest to zafiksowane w cenie i ja mogę sobie podpiąć do tego środowiska, do tych licencji, wszystko, co mam w ramach mojej infrastruktury. I tak samo jeszcze na kończąc, Aria Operations for Logs nie ma też opłaty za liczbę danych,
zbieranych przez środowisko, przez logi, które są wstrzykiwane do takiego rozwiązania. W ramach również tej licencji mamy zafiksowany poziom supportu na poziomie production. Ten support jest niezmienialny, czyli też nie możemy go zrobić o większym poziomie SLA lub o niższym. Nie ma supportu basic, jest support production, to jest jedyny support, który jest dostępny do produktu VVF. Przejdę teraz do addonów, bo do VVF-a jesteśmy w stanie dodać addony. Pierwszy najważniejszy addon to jest GSAN. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś pewnie jest w stanie szybko sobie policzyć, ta podstawowa zawartość GSANa, o której mówiłem, czyli te 100 gigabitów per kod, no jest to dosyć mała liczba źródłopojemności, więc chcąc zakupić GSAN, tak naprawdę licencjonujemy go również w modelu subskrypcyjnym, w taki sam sposób jak w VVF-ie, ale kwantyfikator tutaj jest per 1 petabyte, czyli tak naprawdę jeśli ja potrzebuję dla środowiska VVF-owego postawić sobie VSAN o pojemności, nie wiem, 10 terabajtów, albo 30, albo 50, kupuję po prostu odpowiednią pojemność VSANa jako addon. I tu taka uwaga, to niedawna była informacja, że trzeba kupić 8 terabajtów per procesor w takim środowisku. Nie, tego już nie ma, to zostało zdjęte, takie coś już po prostu nie istnieje. Więc VSAN kupujemy sobie odpowiednio do pojemności. I jeszcze taka jedna uwaga, jeżeli ja korzystam z VSANa tego, który dostaję w cenie VVF-a, w tym modelu 100 gigabitów per kod, przekraczam tą pojemność i chcę kupić sobie większą pojemność, no to tutaj wchodząc w addon VSANowy licencjonujemy całe środowisko od zera, czyli liczymy ile chcemy tych bajków mieć w takim klastrze, gdzie korzystamy z VSANa, i tak go licencjonujemy. Również VSAN został objęty tym uproszczeniem. Nie ma rozróżnień na wersję VSANa. Jest tylko i wyłącznie jedna, jest to VSAN wersji Enterprise, czyli pełna funkcjonalność, ta najwyższa możliwa paczka VSANa jest zawarta w cenie, czyli tam mamy na przykład duplikację, kompresję, mamy możliwość stretch classów, mamy pełną funkcjonalność. Drugi taki produkt, bardziej chyba znany jeszcze też na rynku, to SRM. SRM jest licencjonowany tak jak kiedyś, czyli w paczkach 25 maszyn wirtualnych dla jednego zamówienia. Natomiast to jest też oczywiście subskrypcja, więc dotyka go ten sam proces, który jak gdyby dzieje się w ramach wszystkich produktów. SRM rozwiązanie do disaster recovery pomiędzy środowiskami on-prem, to chyba tak w telegraficznym skrócie, bo też będę przyspieszał paczki na czas. Kolejny produkt, addon, nazywa się VMware VCDR, czyli VMware Cloud Disaster Recovery. Jest to również rozwiązanie do disaster recovery, ale z wykorzystaniem chmury AWS-owej. Jak ktoś zna SRM-a, to bardzo łatwo by zrozumiał VCDR, a mechanizmy działania są podobne. Tu również snapshotowo per maszyna wirtualna jesteśmy w stanie przerzucać się na zasoby S3 AWS-ie. Mamy tam dodatkowo funkcję LWR, czyli Ransomware Recovery. Jest to realizowane w oparciu o Carbon Blacka na tą chwilę. Pozwala to na skanowanie i sprawdzanie podatności ransomware'owych, również na odtwarzanie się w przypadku, gdy doszło do takiego incydentu, na przykład ransomware'owego w naszym środowisku. Możemy maszyny wirtualne w izolowanym środowisku w chmurze odpalić, przetestować i przenieść na przykład na swoje środowisko on-premie. Kolejny taki produkt to VMware Load Balancer, czyli AVI Load Balancer. Produkt, który kiedyś był zawarty w NSX-ie, został wyjęty jako osobna instancja i jest on dostępny jako addon dla VVF-a i dla VCF-a. I też jest licencjonowany per Service Unit, oczywiście jako subskrypcja. Dwa największe dodatki dedykowane do platformy Tanzu, do TKG, czyli Tanzu Kubernetes Cluster, VMware Application Platform, to tak naprawdę rozszerzenie funkcjonalności TKG o jednolity system zarządzania, gdzie możemy wtedy skupiać się na przykład na stawianiu środowisk w klastrach EKS-owych, AKS-owych, no i TAP Spring służący do dostarczania aplikacji ze środowisk deweloperskich na produkcję. Tu jest jak gdyby cały ten management z poziomu GUI, te wszystkie uproszczenia dla środowisk kontenerowych. I druga taka paczka dla VVF-a to Tanzu Intelligence. Tam znajdują się wszystkie produkty związane z monitorowaniem, z
z modelem kosztowym, z przenoszeniem transformem, na przykład do przenoszenia aplikacji pomiędzy środowiskami na cloud. No i Guardials, na przykład służący do zarządzania wszystkimi politykami w naszych środowiskach kontenerowych. Ostatni produkt jako add-on, VMware Data Service Manager, tu jeszcze jest wpisany jako coming soon, ale on już jest, z tego co wiem, dostępny. Jest to produkt dedykowany do zarządzania bazami danych. On pomaga nam w stawianiu baz danych, w zarządzaniu nimi, w zabezpieczaniu ich. I teraz najważniejsza rzecz, te wszystkie paczki jak gdyby nie są ze sobą połączone, czyli ja mogę sobie dowolną z nich dokładać do środowiska VDF-owego w zależności od potrzeb, jakie mam i mają nasi klienci tak naprawdę. Przechodzę dalej, bo czasu coraz mniej. Drugi taki najważniejszy produkt to VMware Cloud Foundation. Tak naprawdę VMware Cloud Foundation, co do tego, jak jest licencjonowany i jak go kupujemy, możecie zauważyć, że wygląda to tak samo. Czyli dalej mówimy tutaj o 16 parach minimalnie na procesor. Dalej na tą chwilę jest ten sam model zamówienia, który się zmieni od maja. Dalej jest to disconnected, jest to subskrypcja. Najważniejsza zmiana taka na od razu, którą można zauważyć, to jest pojemność vSAN-a. vSAN tutaj w ramach tego, co dostajemy, biorąc licencjonowanie Perko, przechodzi na pojemność ze 100 gigabitów na 1 terabyte, więc tak naprawdę liczymy, ile mamy kodów i w ramach tego tyle dostaniemy pojemności vSAN-a w ramach licencji VCF-owej. To jest taka najważniejsza zmiana. I tutaj tak naprawdę to rozszerzanie pojemności vSAN-a w środowisku VCF-owym nie wymaga licencjonowania go od zera w momencie, w którym przekraczamy pojemność, którą otrzymujemy w ramach liczby kodów w naszym środowisku. Czyli jeśli ja na przykład biorę VCF-a dla mojego środowiska, gdzie mam 300 kodów, a chcę postawić na przykład 500 tekibajtów pojemności vSAN-a w tym środowisku, czyli o 200 więcej, to tak naprawdę dokupuję addon vSAN-owy paczkę 200 tekibajtów i mam wtedy 500 pojemności tekibajtów, które mogę wykorzystać w ramach klastra. I co najważniejsze, w ramach vSAN-a w VCF-ie ta pojemność jest przenoszona na inne klastry VCF-owe. Czyli jeśli ja na przykład mam środowisko, w którym mam mało kodów, a chcę mieć dużo pojemności, a inne środowisko, w którym mam dużo kodów, a nie chcę mieć dużo pojemności vSAN-a, to tą pojemność mogę sobie przenosić w ramach tej licencji, którą dostaję pomiędzy klastrami. Tak, czyli w VCF-ie łączą się te pojemności, tak? Tak. Ta, która jest zaszyta w licencji plus nowa w Edonie, ale w VPF-ie, z tego co pamiętam, to nie będzie ono. Znaczy, w VPF-ie tą pojemność, jeśli ja w VPF-ie to kupuję sobie pojemność wpisanym Atonem dla danego klastra, to ta pojemność jest przypisana do tego klastra. Jeśli ja na przykład nagle, załóżmy, zmniejszyłem sobie pojemność w tym klastrze i mi zostało tej pojemności w moim klastrze VPF-owym, a postawiłem drugi na przykład w innej lokalizacji, chciałbym przenieść tą pojemność z VDF-a na inny klaster VDF-owy w drugiej lokalizacji, bo tam też mi brakuje, bo mam na przykład większe wymagania niż to, co wynika z kodów i podstawowej paczki, no to takiego przeniesienia w VDF-ie nie mogę zrobić. Mogę to zrobić tylko w VDF-ie. Tak to wygląda. Ja może przejdę na taki bardziej podsumujący widok VDF-a, żeby nadgonić i pokazać wszystko. Najważniejsza zmiana, tak, co się nie zmieniło? VSphere, zobaczcie, jest dokładnie w tej samej instancji, wygląda dokładnie tak samo. Jest to dalej VSphere Enterprise Plus, VSphere jest zaszyte w cenie i tych licencjów mogę postawić tyle, ile mam kupione kodów. To jest tak najważniejsze do zapamiętania. Tanzu jest dokładnie takie samo. VSAN jest dalej w trybie Enterprise, ale jego pojemność wzrosła dziesięciokrotnie. Co się dzieje z pakietem ARIA? To jest chyba, to trzeba zauważyć. Pakiet ARIA przechodzi na wersję Enterprise, czyli na tą najwyższą, czyli dostaje pełną funkcjonalność. Dochodzi do tego ARIA Automation, czyli rozwiązanie do automatyzacji. I tu jeszcze taka uwaga, PBS, o którym mówiłem wcześniej, który był addon, który był dodatkiem za czasów VMware'owych do właśnie pakietu ARIA, tak naprawdę jest znowu zaszyty w cenie, czyli ja dostaję pełną funkcjonalność pakietu ARIA z wszystkimi możliwymi konektorami. Co to oznacza? Czy na przykład mogę sobie podpiąć wszystkie bazy danych w moim środowisku, mogę podpiąć środowiska kontenerowe, mogę podpiąć praktycznie wszystko, co mam w moim on-premie,
mogę też obserwować środowiska kontenerowe i środowiska cloudowe, jeśli takie posiadam. Czyli mam pełną funkcjonalność, ponieważ wszystko jest no, w maksymalnej wersji licencjonowania. Kolejny produkt z pakietu ARIA, który się pojawia przy VCF-ie, to ARIA Operations for Networks. On dochodzi jako właśnie ten element składowy dawnego pakietu ARIA Suite Enterprise, czyli narzędzie służące do monitorowania sieci, nie tylko znowu sieci właśnie dedykowanej pod środowiska wiskirowe, ale po prostu pod wszystkie przełączniki i różne rozwiązania sieciowe, które mam od różnych dostawców w mojej infrastrukturze. Dochodzi produkt HCX, który służy na przykład do migrowania środowisk pomiędzy lokalizacjami lub pomiędzy środowiskiem cloudowym a on-premowym. I on też jest w wersji enterprise'owej. I Data Services Manager, o którym mówiłem przed chwilą, jako add-on dla VCF-a, wskakuje jako część składowa pakietu VCF-owego. I tu znowu podkreślę wszystko to, co widać na niebiesko, poza tym Data Services Manager, który no nie jest jeszcze na niebiesko, bo jeszcze nie jest dostępny, chociaż ja już widziałem ostatnio, że jest. Więc to wszystko, co widzicie na niebiesko, jest w paczce VCF-owej i nie jest rozbierane, czyli nie mogę sobie zamówić na przykład HCX-a do produktu VVF, o którym mówiłem przed chwilą. Co się jeszcze pojawia? No oczywiście pojawia się NSX. NSX to jest w wersji podstawowej, czyli tylko i wyłącznie sieciowej, networkingowej. I dochodzi SDC Manager. Teraz dlaczego mówię o SDC Managerze? Ponieważ jeśli stawiamy pakiet VCF-owy zgodnie z naszymi najlepszymi praktykami, które możecie znaleźć w internecie, no to tak naprawdę Cloud Builder w połączeniu ze SDC Managerem postawia nam na w miarę prostsze postawienie pakietu VCF-owego. Jeżeli ja postawię pakiet VCF-owy przy użyciu właśnie chociażby SDC Managera i zachowanie w tych najlepszych praktyk, będę mógł skorzystać z czegoś, co się nazywa SRE, co widać po prawej stronie, jest to Cyber Reliability Engineer. Jest to support dodatkowy inżyniera dedykowanego, który no, jest wyspecjalizowany w produkcie VCF. Jest to bardzo wysokopoziomowy support, który jest zazwyczaj stosowany w momencie, gdy mamy no, problemy w środowisku VCF-owym przy jego na przykład uruchomieniu, przy jego działaniu. Z takiego supportu możemy skorzystać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli w naszym środowisku znajduje się SDC Manager. I druga rzecz odnośnie, jak już mówię o supporcie, support dla produktu VCF-owego jest podniesiony na wyższy poziom, czyli jest to poziom Select, ma on szybsze SLA niż dla tak, niż Production. Nie da się obniżyć poziomu supportu VCF-ie do supportu Production, jest on też zafiksowany i niezmienny. W ramach add-onów, tutaj nie będę powtarzał może rzeczy, które... Tak, jest dużo pytań, więc pewnie nie będę powtarzał rzeczy, które są w ramach add-onów. Powiem tylko o rzeczach, które się zmieniają, bo to jest najistotniejsze, bo jak pewnie widzicie, zobaczcie, i SRM, i VCDR, i VSAN jest dokładnie taki sam. I to, co mówiłem do VPF-a, dokładnie tutaj też obowiązuje. Tak samo jest z TANZU, tak samo jest z AVI Load Balancerem. Natomiast dwie największe zmiany, no to są dodatki do NSX-a. Dwa dodatki do NSX-a to jest VMware Firewall, który zawiera sobie właśnie mikrosegmentację. To chyba jest kluczowy dodatek, który trzeba przy NSX-ie zastosować. I drugi dodatek VMware ATP, rozszerzający tak naprawdę funkcjonalność VMware Firewall. On w sobie tak naprawdę zawiera produkt VMware Firewall, ale dodatkowo zawiera w sobie IDS, IPS, więc te rzeczy, które są Next Generation Firewallingiem i rzeczy związane z security. I teraz jeśli ktoś na przykład wykupił dodatek VMware Firewall, a po jakimś czasie chciał rozszerzyć go na ATP, no to, co mówiłem, ATP zawiera w sobie firewall, jest part number taki upgrade'owy, bym powiedział, który zmienia VMware Firewall w VMware ATP. Więc to jest jak gdyby dodatkowy taki part number pozwalający przejść z jednego produktu w drugi. Rzeczy, które widzicie na dole po prawej stronie, czyli związane z usługami, czyli Support Account Manager i Dedicated Technical Support Engineer, to są też add-ony do serwisu, które możecie dodać tylko i wyłącznie do produktu VCF-owego. I to są dodatkowe produkty serwisowe, które można dołożyć do VCF-a. No i Private AI, czyli rzeczy związane z rozwojem środowisk AI-owych, to też będzie dodatkowy produkt, który będzie możliwy do dołożenia do paczki VCF-owej.
To by było chyba tyle, tak sobie w skrócie, w ramach tych dwóch najważniejszych produktów. Jeszcze pokażę na szybko porównanie poziomu supportu i poziomu SLA. Czy się różnią supporty? Tak. Więc, Było więc... pytanie, czy się różnią supporty w poprzednich edycjach licencji Versus nowe, tak. versus nowe. Nie mam takiego tutaj slajdu porównawczego, jak gdyby stare versus nowe. Pokazuję tylko te, które są nowe. Podniesiony jest poziom SLA na szybszy, więc tutaj jest różnica dla poziomu krytyczności. Gdyby dla wyższego poziomu krytyczności ten czas jest bardziej skrócony i mamy większe możliwości, szybszą możliwość reakcji, to jest najważniejsza zmiana. Ale to w selekcie, czy też w production, który też był Znaczy tak, wcześniej dostępny? production jest szybszy niż był, basica nie ma w ogóle. Tak, dokładnie. Natomiast select tak naprawdę dla pewnych krytyczności ma 2 razy szybszy czas reakcji gwarantowany z naszej strony. No i najważniejsza właśnie różnica to jest taka, że addony SAM i DTSS są możliwe tylko i wyłącznie dla poziomu select. Więc to jest to, co trzeba zapamiętać. I jeszcze może tak na koniec, żeby załamać największe różnice, które tutaj są. Aczkolwiek proszę tutaj się nie, ja za chwilę jeszcze powiem. Więc tak, dla rzeczy związanych z VSphere, zarówno w paczce VSphere Foundation, czyli VVFE, o którym mówiłem, i VCFE, tak naprawdę zobaczcie, nie ma żadnej różnicy. Te funkcjonalności są dokładnie takie same. W przypadku VSANa, zobaczcie, mówimy o VSANie Enterprise w obu produktach, natomiast różnica jest w pojemności, jaką dostajemy per core przy zamówieniu. No, w przypadku NSX-a po prostu dla VVF-a, czyli dla VSphere Foundation, w ogóle tego produktu nie możemy tam zamówić na tą chwilę. Dla VCF-a NSX jest dostępny, ale warto pamiętać o tych add-onach i o paczkach rozszerzających jego funkcjonalność. I tu proszę się właśnie, to jak gdyby ja nawet zostawiłem, żeby pokazać, ponieważ ten slajd gdzieś krążył po rynku, że była informacja NSX Enterprise Plus, tak? No, dawny NSX Enterprise Plus zawierał sobie zarówno mikrosegmentację, jak i load balancer. Stąd teraz gdyby jest takie zamieszanie, że no nie ma tam mikrosegmentacji, nie ma load balancera, pomimo że jest to podstawowa paczka VCF-owa. Więc to był chyba ten błąd, który gdzieś tam żył swoim życiem. Ja go specjalnie zostawiłem, żeby o nim po prostu opowiedzieć, tak? To ktoś chyba nie zauważył i tak zostawił takiego. Tak, ale wielu partnerów jakby sugerowało się tym Tak, nazewnictwem. tym nazewnictwem Tak. starym, które no, to stare się nie mapuje na nowe, że tak się wyrażę, tak? Więc to tutaj warto zwrócić na to uwagę, żeby się nie zdziwić właśnie w sytuacji, w której przyjdzie do uruchomienia jakiejś funkcjonalności, a jej nie będzie. I pakiet managementowy, czyli właśnie cały pakiet ARIA. Operations jest dostępny tylko i wyłącznie w vSphere Foundation. Nie ma możliwości na przykład dołożenia automatyzacji do VVF-a. Natomiast też, co warto zapamiętać, to co mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, dla VCF-a pakiet ARIA przechodzi na wyższy model tak gdyby funkcjonalności, tak? Czyli dostaje pełną funkcjonalność, czyli to, co kiedyś było nazywane TVS, True Visibility Suite, dla VCF-a jest zawarte w cenie i daje pełną funkcjonalność pakietu ARIA. Stąd właśnie te wszystkie rzeczy, które widzicie tutaj właśnie po prawej stronie, są już bardziej wymienione. No i support, o którym mówiłem, nie będę powtarzał. 3 minuty zostało Pytania, do bo tak, końca, mamy więc bardzo dużo myślę, pytań, żeby nawet chyba mi podnotowałam. się Tak, udało. udało wychodzić w czasie. Słuchajcie, wróciłam jeszcze do starych pytań, które wcześniej się pojawiły, ale jakoś ich nie wyłowiliśmy. Czy klient dalej może korzystać ze środowiska zbudowanego w oparciu o te darmowe licencje, o których rozmawialiśmy, tak? No, znaczy tak, Jeśli ma jak je. najbardziej, jeśli je ma i jeśli z nich korzysta, no to może korzystać, tak? Oczywiście nie będzie miał do nich żadnego supportu, nie będą wychodziły kolejne aktualizacje, więc można z tego korzystać. Tu od razu rozszerzę odpowiedź. Klienci wszyscy, którzy kupią nowy produkt, czyli czy to będzie VVF, czy VCF, czy vSphere Standard, czy Essential Plus w nowym modelu subskrypcyjnym, nie tracą licencji, które posiadają. Te licencje są dalej u nich i mogą z nich korzystać. No tylko oczywiście te licencje w momencie, w którym skończy im się support, po prostu utracą support, czyli nie będą mogły być I aktualizowane, właśnie było jedno aktywowane. z kolejnych pytań, tak? Gdzie właśnie było pytanie, co dzieje się, jeżeli klient nie odmówi, czy producent może wyłączyć Nie, nic subskrypcję takie, nie, nic klientom, takiego tak? nie Czy chodzi będzie. o ten nowy model? O nowy model, Tak, nie, o to ten jest model, troszkę nowy model. pytanie, co się dzieje w momencie, w którym ja Odnowienie przegapię subskrypcji, tak. odnowienie subskrypcji. Więc na tą chwilę, na to, co ja wiem i taką, jaką mam informację na dzień dzisiejszy, nic się tak naprawdę nie dzieje, poza utratą no, wsparcia, tak? Czyli wsparcia w postaci wszystkich aktualizacji,
aktualizacje, patchowanie, upgrade dla środowiska zostają wstrzymane, no bo nie mamy kontraktu serwisowego. Natomiast środowisko działa nam dalej, no i będziemy oczywiście monitorowani o tym, że nie jesteśmy zgodni z EULA i mamy zasadę licencjowania. Natomiast nikt tam magicznie nie będzie nam wyłączał maszyn. Chcieliśmy, żeby to wybrzmiało. Nie będzie miało miejsca. Pytanie, do jakiej wersji można zrobić downgrade nowych licencji? To bym odesłał do czegoś, co się nazywa Compatibility Matrix. Tam możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda. Na tą chwilę wiem, że bez problemu zawsze można zejść o jedną wersję tu. Czyli jeśli ja kupuję ósemkę, dostaję ósemkę, no to mogę zejść na siódemkę. Niższe już tutaj musiałbym sprawdzić, bo może być z tym jakiś problem. Tak? Jeszcze pytanie, na jaki okres można uzyskać licencje testowe? Licencje testowe. Tu już zachęcam do kontaktu bezpośredniego, no bo różnie trwają testy, tak? Jeśli ktoś planuje przetestować DCF-a, to my wiemy doskonale, że to jest produkt, którego ani nie da się postawić w 2 dni, ani przetestować w ciągu kilku dni. To jest ten projekt zazwyczaj z jakimś partnerem. My oczywiście w nim też najczęściej uczestniczymy. Ustalamy, w jakich krokach, co, jak będziemy robić i odpowiednio do tego takie licencje są udostępnione. Także per projekt, to ile musi trwać, no po co? Pewnie wiecie doskonale, że różnie trwają, niektóre dłużej, niektóre krócej. Zawsze przy tym jesteśmy i supportujemy takie rozwiązania, dobrze. Takie podejście. To jeszcze pytanko o miksowanie tych licencji, czyli tak, jak są włączyć stare środowisko na licencjach perpetualnych subskrypcjami. Mówię, dla środowisk, których nie mamy, sama sprawa jest bardzo prosta, ponieważ możemy mieszać na przykład środowisko na licencjach wieczystych z supportem. Załóżmy, że jestem klientem, który ma wykupiony support jeszcze na 3 lata, prawda? Jest to środowisko zwykłe biskupiowe, tak? Jeśli ja aktualnie to kupię sobie nowe licencje kodowe w subskrypcji, mogę takie środowisko połączyć i mogę na nim pracować. To nie ma żadnego problemu. Natomiast troszeczkę będzie sprawa skomplikowana w sytuacji, jeśli mówimy o pisanie, bo przepisanie niestety musimy postawić osobny klaster, tak? Nie połączą się te licencje. Dlaczego? Dlatego, że klucz licencyjny dla vSphere'a jest na poziomie vCentra, a dla vSana jest na poziomie klastra, więc schodzimy niżej z tym, gdzie jest aplikowany klucz, no i niestety nie da się jednego klastra dwoma różnymi kluczami zalicencjować. Więc to jest główna różnica. Przejdziemy do tej bieżących, tak? Dobrze. Aria Suite nie ma żadnych ograniczeń OSI, ale tak. Czy też PLU? Nie, na tą chwilę nie ma, wszystko jest zawarte w cenie i taką mam. Dobrze, i druga część pytania, czy ARIA w WWF-ie umożliwia monitorowanie tansu? W WWF-ie wydaje mi się, że nie, na tą chwilę nie. To było zawarte w Enterprise, czyli w WWF-ie, tak. Dobrze, jeśli kupuję przez źleni VSAN wynikający z zakupu licencji WWF, to wtedy kupujemy VSAN Enterprise Add-on. Liczymy od zera, tak to było. Tak, co myślę, środowisko? Tak, liczymy od zera. Tak, to znaczy, ja bym nawet podpowiedział coś takiego. Jest jeszcze tylko 8 wymagań. 8 tipów już nie ma. Kiedyś było takie wymaganie, że te 8, zapomnijcie po prostu o tym, nie ma czegoś takiego. Jeśli ja chcę kupić sobie VSAN dla WWF-a, dajmy na to, i potrzebuję, nie wiem, 3 tiby, 5, 10, 30, nie ma takiego żadnego ograniczenia, nie ma tu żadnego przywiązania. Że te, jak jest minimum, to jest kwantyfikatem do tego, jak dalej przesunąć. Chyba już pytanie było, ale już trafiło w górę. Często się powtarza. NSX jest tylko w jednej paczce VCF, czy NSX jest tylko w jednej paczce VCF, czy w NSX jest load balancer? Nie ma. Load balancer właśnie został wyjęty do AVI i ten produkt jest właśnie osobno to jako add-on. Natomiast też właśnie warto pamiętać, że NSX właśnie dwie najważniejsze funkcjonalności, tak? Czyli mikrosegmentacja to jest add-on, no i security to jest osobny output, tak? Kolejne pytanie, czy kupując subskrypcję VCF-a można wdrożyć tylko na przykład VSphere Enterprise Plusa plus NSX-a bez całego stacku i SDDC Managera? Tak, jak najbardziej tak. Możemy sobie każdy z tych produktów instalować osobno, bo tak naprawdę te produkty się nie zmieniły. To są dalej te same produkty, natomiast różnica jest taka, że jeśli to, co mówiłem, chcielibyśmy skorzystać z SNR, czyli z pakowni tego inżyniera, no to nie skorzystamy, bo nie mamy wdrożonego pełnej paczki dostępu. Tak. Tak. Natomiast każdy z tych produktów, który jest zafiksowany w cenie, który mówiłem, był na niebiesko, jest niesprzedawalny osobno, ale możemy sobie instalować tak, jak chcemy. My tak naprawdę dostajemy klucze do wszystkich tych produktów pojedynczo na tą chwilę jako każdy osobie to robić. Dostajemy całą paczkę produktów. Jasne. To jeszcze pytanko, czy będzie materiał szczegółowy, jak licencjonuje się add-ona dla
BCF-a i VDF-a. Wcześniej dla BCF-a była prezentowana platforma VMware Learning. Czy ona jest dalej jako EDOM? Znaczy, VMware Learning jest zawarty w BCF-ie w jakiejś formie. To jak najbardziej tak. Natomiast trochę nie rozumiem szczegółowo odnośnie. Wcześniej była prezentowana, wcześniej, czy będzie materiał szczegółowy, jak licencjonuje się w Wszystkie rozmaitych adony. systemach? Tak. Jak najbardziej tak możemy taki materiał zrobić. Możemy zrobić dedykowaną, nie wiem, może osobną jakieś spotkanie, gdzie każdy z tych adonów osobno byśmy omówili, jak jest licencjonowany. Tak? Najważniejsza rzecz, która jest do zapamiętania dla adonów, zawsze jest to subskrypcja. To jest najistotniejsza rzecz. No, na tą chwilę jest to subskrypcja 1, 3, 5, ale mówiliśmy, że od maja to się najprawdopodobniej zmieni i mamy takie informacje, że tak będzie. Natomiast tutaj bym troszeczkę na dzień dzisiejszy chciałbym szybko odpowiedzieć. Proszę też tak myśleć trochę o tych produktach, jak one były. No, pisam pojemnościowo, więc licencjonujemy pojemnościowo. SRM, wirtualna maszyna, bo mówimy o maszynach wirtualnych. Przy VCDR-ze dochodzi jeszcze koszt pojemności, no bo płacimy za terabajty przechowywane w chmurze, ale też za maszyny wirtualne, które chcemy tam wrzucić. W AVI mamy per service unit, w NSX-ie mamy per core, tak jak mamy normalnie dla VCF-a. W Tanzu per maszyna wirtualna lub per paczka, tak jak było kiedyś zawarte w poprzednich produktach. Więc Ale tutaj to nie chyba da też się się. przyda. Chyba, że macie takie gotowe materiały, które moglibyśmy dorzucić do Mam pakietu, bo to będzie tak, nie bez no, wyłatwień. tak, rozszerzymy tą prezentację, no bo ja bym dzisiaj po prostu za Jasne. dużo czasu zajął, natomiast ja rozszerzę tą prezentację o właśnie adony i jak one są licencjonowane, żeby było Sprawdzimy, zobaczyć. co na portalu partnerzy Tak, widzą. Dobrze? I wtedy porównamy, porównamy, bo tak, połączamy okaza się, że no, pewnie takiego szczegółowej informacji nie ma, ale wolałabym się upewnić, że partnerzy tego nie mają już na portalu wrzuconego. Więc sprawdzimy to z Łukaszem i ewentualnie mówimy. myślimy, to rzucimy taką To jest jeszcze instrukcję. taka, co z benefitami partnerskimi NFR i lat. To znaczy tak, w ogólnych dokumentach, które są oficjalnie dostępne, to też było w tej tabelce z benefitami, oczywiście NFR się pojawiają i w dokumencie Frequently Asked Questions jest informacja, że od maja NFR-y będą dostępne na bazie zamówień $0 value, czyli to generalnie będą one dostępne od maja. IUL na pewno jest informacja w oficjalnym dokumencie na stronie partnerskiej, że nie będzie to kontynuowana kwestia. I też wydaje mi się, że w tym module treningowym dla partnerów dotyczących certyfikacji jest informacja, że dostęp do lat nie będzie kontynuowany. I teraz jeszcze takie najtrudniejsze pytanie, stwierdzenie, tak? Czy Broadcom zdaje sobie sprawę, że rozbudowa VSAN-a, czyli konieczność postawienia nowego klastra, to będzie katastrofa dla klientów? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, tak, ja jestem osobą techniczną i z punktu technicznego uważam, że tak, jest to jakaś forma katastrofy. Natomiast no, musimy jakoś przejść chyba przez ten proces zmian, który będzie się dział. Tak? No i na tą chwilę nie ma innej możliwości. Tak? Będzie interesował wspierać ten Jeżeli proces. coś się zmieni, no to na pewno damy znać. Też jestem ciekawy rozwoju tej sytuacji, no bo na tą chwilę tak to wygląda. Proszę Państwa, wiemy, że przedłużamy, ale jeszcze kilkoro z Was czeka na odpowiedzi, bo one pojawiały się zarówno w czacie, jak i w Q&A, więc teraz przechodzimy na Q&A. Było A tu jeszcze pytanie. chyba była, czy są jakieś informacje odnośnie Horizona teraz, na co patrzyłem. Na czacie. Więc na tą chwilę Horizon, jak i to, co właśnie wszystko mówiła Agata z EUC, żyje normalnie i działa tak samo. Słyszałem już, że chyba tam jakieś są finalizowane umowy przejęcia właśnie całego EUC przez inną firmę, ale zmian nie ma być na tą chwilę, przynajmniej produktowych, ani z tym, jak to funkcjonuje, jak to Tutaj działa. myślę, że to jest, też jest dobre miejsce, żeby wspomnieć, że oczywiście mamy osoby, które stricte odpowiadają za ten obszar, więc gorąco Tam się nic nie zachęcam do zmieniło. kontaktu. Rok Malinowski, Krzysztof Królak, Dokładnie. Joanna Kajica, więc tutaj mamy, Możecie się z nimi tak, kontaktować. bardzo polecam kontakt z tymi osobami, które w 100% fokusują się na obszarze end-user computing. Sporo zostało powiedziane o Essentialsach, Bluesky'ach, ale pytania cały czas się pojawiają, to żeby to utrwalić, jeszcze raz je zadam, dobrze? Znaczy pierwsze pytanie, czy można stakować licencję vSphere Essentials Plus na tych samych trzech serwerach? Można, ale tylko. Tak naprawdę dwie licencje w ramach trzech serwerów możemy postawić jako Essential Plus, czyli dwie paczki na trzy hosty maksymalnie możemy kupić, czyli dojdziemy do maksymalnie 192 kodów, 92 kodów, tak, 96 razy 2 to jest stakowanie w ramach trzech hostów Essential Plus. Dobrze, no to jest w zasadzie pytanie na kolejne, to odpowiedź to też na kolejne pytanie. Teraz tak, czy dla cloud service providerów wykorzystanie vSAN-a w ramach pakietu VMware Cloud Foundation będzie obowiązkowe, czy nie?
Jeśli tak, to czy w klastrze managementowym, czy compute? Tak. Ja tutaj się, znaczy ja powiem to, co wiem na temat VCF-a i tego, co jest znalazło do przodu. Żeby postawić VCF-a na tą chwilę, w ramach normalnych środowisk, ja nie mówię o środowiskach cloud providerów, tak? Bo tutaj może być jakiś inny scenariusz. Natomiast w normalnym scenariuszu VCF-owym postawienie VCF-a wymaga postawienia VSAN-a pod management domenę. Tak? I tutaj tu jest ten wymóg. Pod production możemy już używać zewnętrznych storage. Tak? Dobrze, tutaj jest pytanie właśnie też w zasadzie w związku z tym, czy klient kupujący pakiet VCF-a musi zainstalować cały stack, czy trzeba też instalować VSAN-a? Nie, nie trzeba. To każdy z tych produktów mogę sobie osobno instalować. Tak, jeśli nie mam potrzeby. VSAN musi być zainstalowany tylko. Jeśli stawiam VCF-a, jeśli chcę korzystać z benefitów VCF-a, no to wtedy stawiam VSAN pod management. Jasne. To Q&A nam się tutaj zakończył. Nie wiem, czy w czacie się jeszcze jakieś dodatkowe pytania pojawiły. Nie, to ostatnie było od wystawy. Znaczy, oczywiście pewnie pojawią się jakieś przemyślenia i pytania, ale to też po to tutaj jesteśmy dla Państwa, żeby adresować Państwa wątpliwości, więc ja zachęcam może na koniec może do uczestnictwa w takich właśnie webinarach, w takich spotkaniach, które my organizujemy, bo no jeszcze zmiany jakieś się tam pojawiają. No jest jeszcze dużo informacji, na które ja również czekam w kontekście i programów partnerskich i tych wszystkich kwestii, o które Państwo pytaliście, czyli deal registration, incumbency policy, partnerzy cloudowi. Więc myślę sobie, że te nasze spotkania będą w najbliższym czasie dość regularne, bo tych wszystkich informacji jest sporo i tak jak wspomniał Łukasz, my codziennie dostajemy jakąś dawkę nowych rzeczy albo sprostowanie pewnych, które już zostały zakomunikowane, więc no liczę na to, że będziemy się spotykać z Państwem regularnie. My także na to liczymy. Proszę Państwa, czyli w zasadzie przechodzimy już do zakończenia. Życzenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział, za super aktywność. Mam nadzieję, że uzyskaliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania, a te, na które nie uzyskaliście, będziemy czekać i na bieżąco Państwa informować. Oczywiście po spotkaniu, tak jak mówiłam, w perspektywie do 2 dni podeślemy link do nagrania, prezentację plus dodatkowe informacje. Doślemy też naszą strukturę organizacyjną, którą Państwu pokazywałam, TD Synex z naszego działu, tak, który jest gotowy. I od razu możesz wysłać do listy klientów korporacyjnych. Dokładnie, to jest idealne też miejsce. Już kwestia zaadresowania. Ja pisałam, żebyście Państwo o to prosili, ale nie do wszystkich uczestników taka lista zostanie rozdystrybuowana. Także no, nie pozostaje nic z tego, jak jeszcze raz naszym prowadzącym szanownym bardzo podziękować. My również dziękujemy za zaproszenie i możliwość spotkania z Państwem. Życzymy udanej drugiej połowy dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i obiecujemy, że na pewno będzie kolejny webinar. Także już zapraszamy. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.